Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Patryk. I znów widzimy się w Need for Speedzie. Znaczy, wy widzicie Need for Speeda. I co? I jak zapowiadałem wcześniej, dziś zrobimy sobie test prędkości mojego samochodu. Zobaczymy, jak daleko on nam... jak szybko on nam pojedzie. Jak widzicie, znajduję się teraz tutaj na długiej takiej prostej, jak widzicie na tej mapie, którą mam po lewej stronie. No i co, spróbujemy się nim jak najmocniej rozpędzić. Mam tutaj wytrzymałość, troszeczkę nam zeszła, ale nie chcę się teraz teleportować do kryjówki, żeby nie rozpoczęło mnie w innym miejscu, bo specjalnie tu przyjechałem. Więc zrobimy sobie test szybkości, a potem pojedziemy sobie jakiś wyścig. Dobra, więc ja sobie tutaj pojadę. Tam są jakieś zakręty po drodze czy coś takiego, ale ten ostatni odcinek jest dość prosty, więc nie powinno być problemu. Dobra. Wy najwyżej mi podacie moją maksymalną prędkość. A właśnie, o tych zakrętach mówiłem, ale to nic nie szkodzi. To zejdźcie z drogi, bo ja tu jadę. Jeszcze sobie potem nitro dowalimy. Bo teraz sobie dowalimy. Dobra, się skupiam, żeby, wiecie, nigdzie za bardzo nie uderzyć. Dobra, nie wiem, ile ja tam pojechałem. Mniej więcej tak jest i ten samochodzik na prostej, więc będziecie mieli porównanie do innych. Nie wiem, myślę, że jakieś 340 jechałem na pewno. Jeżeli nie nagrywałem, jak nie nagrywałem ostatnio, to udało mi się jechać 152. Właśnie tutaj na tej prostej. 352. Dobra, jeszcze się tutaj rozpędzę w drugą stronę. Weźmiemy sobie znowu nitro. Pojedzie 344 i nie chciał więcej, nie? Walony. Pojedzie coś szybciej czy nie? Dobra. Kim w oko. Dobra, to sami ocenicie i napiszcie mi najlepiej, ile tam najwięcej widzieliście na liczniku, bo ja się starałem skupić na drodze. Spróbujemy sobie tutaj dołączyć do tego wyścigu. Tryb wieloosobowy, bo to jest jedna z moich ulubionych tras. O, proszę bardzo. Dołączymy sobie. I będzie lajcik. 25 sekund musimy odczekać, no ale to nic. Zobaczymy 35 level, jakiego mamy przeciwnika. 745 punktów samochodu, my mamy 783. Jak widzicie, klasa S, no to już widzieliście w poprzednich odcinkach, jeżeli oglądaliście. I szczerze, muszę sobie przetuningować jakoś ten samochód. No bo jakoś mi tak, wiecie, szału nie robi, dupy nie urywa. A chciałbym, żeby on, wiecie, jakoś fajnie się prezentował. Może zmienię lakier, może dodam jakieś właśnie stylowe naklejeczki. Zobaczymy, no ale nieźle. O, dałem taki kolor, ponieważ ten kolor mi się podoba, to jest mój ulubiony kolor w realu. Dobra. To jedymy, panowie. Tylko w dwóch będziemy się ścigali. Ja ci jeszcze mam myszkę na środku ekranu. Ależ to zrobiłem. Dobra, skrócik zaliczony, jeden, drugi. Tutaj taktyczne słupy trzeba obalić. Proszę bardzo. Chuju, dobrze ci, wyjeb tam, wyjeb te słupy. Dobrze, zyskaliśmy lekką przewagę, proszę państwa. Ale przeciwnik tuż za nami siedzi nam na dupie, że tak powiem. Chciałem powiedzieć, siedzi nam na bagażniku, ale nie jestem pewien, czy ten samochód ma w ogóle coś takiego jak bagażnik. O, dość dobrze pokonany zakręt i momentalnie bierzemy nitro, żeby zwiększyć przewagę nad przeciwnikiem. Zakręt, który zawsze pokonuje z jakimiś problemami. W tych zakrętach raczej nie mam jakichś większych problemów, no ale widzicie,
ale tutaj zyskamy przewagę. Kurczę, jak widzieliście, przeciwnik wykorzystał naszą nieuwagę i momentalnie nas wyprzedził, ale jesteśmy tuż obok mety. I cóż, dojedziemy do mety jako drudzy. No ale drugie miejsce nie jest najgorsze. Co prawda ostatnie, bo było nas tylko dwóch. Ale jest spoczko i zobaczymy, jakie nagrody udało nam się zdobyć. Dobra. No, mnożnik gotówki, jeszcze mam jakieś 2 godzinki. I zobaczymy, 7000 powinno być. O, 8700, jest nieźle. Nagrodę. Wybiorę sobie środkową. Tarczę razy 3, lipka, ale co zrobić? Kolejny wyścig? Chyba nie. Ale wezmę sobie teraz, kliknę sobie R. Zobaczę. Sprint, dobra, to dołączymy sobie do tego sprintu, odczekamy niedługo. Zobaczymy, jakich tu mamy zawodników. A samochód mamy najlepszy, ale widzę, umiejętności mamy chyba najsłabsze. No nic. Panowie mają zdecydowanie dłuższy staż w tej grze. I co, pojedziemy sobie kolejny sprincik. Dzida. O, ale fajny ten samochodzik, kurczę. Fajnie pomalowany, tak na kolorowo. Będę musiał też coś pomyśleć, jak on jest zrobiony tak na kolorowo, bo naprawdę podoba mi się takie coś. Jak zawsze lubiłem, wiecie, prosto, ale fajnie to teraz naprawdę, te kolorki fajnie się komponują. Ja ogólnie lubię symetrię, więc wiecie, takie kolorki to nie za bardzo mi zawsze podpasowywały. Dobra, tego toru trochę nie znam, ale to nic. Pojadę, oczywiście troszeczkę kasy wpadnie. Jacie. Coś nie mogę wyczuć z tego samochodu dzisiaj. W poprzednim wyścigu nawet go czułem, ale w tym... Uuu, chyba za mocno daliśmy po heblach. No ale nic. Myślę, że dojedziemy do mety. A, tu po nas czterech. Byłem pewien, że jestem ostatni. Niepotrzebnie go uderzyłem. Dobra, jedź panie, jedź tym samochodem, jedź. Nie będę zużywał już nitra, bo mam bardzo mało. Mógłbym go dogonić, ale nie chcę tych umiejętności już zużywać, bo wiecie, jacie. Tu zawsze się nabieram, bo przyjdzie jakiś ważniejszy wyścig, coś takiego, no a tam nitra brak. Jezu, żeby mi się tylko udało dojechać do mety. No i... no właśnie, omiń Patryk skrót. Nie wiem, po co to kółko tutaj zrobiłem, no ale co? Można, można. Jedziemy dalej. Kurde, no. Dobra. I co? Miejsce czwarte. O ja. Nie użyto wzmocnień i zobaczymy, co tutaj nam dadzą. 8700, jest git. Kartę ostatnią, gotowość razy 3. Lipa jest. Wejdę sobie, udało mi się wbić 29 level. O! I akurat udało nam się wbić 29 level i jest super. Właśnie, pokażę wam umiejętności, jakie tutaj mam osiągnięcia. W sensie ukończone. Możecie sobie tutaj luknąć. Jeszcze przejadę, jeżeli kogoś to interesuje. Co ja tutaj mam, ile mi z czegoś zostało, to proszę bardzo. Wam elegancko pokażę, jeżeli kogoś będzie interesowało, to sobie oczywiście zatrzyma film. Mam jakieś nagrody oczekujące? Nie ma żadnych oczekujących nagród. Punktów mam tylko 775, nie wiem, coś muszę zrobić, żeby wiecie, żeby co? No, żeby tych punktów nam tutaj przybyło. Osiągnij poziom kierowcy 30, proszę bardzo, dostaję 100 tysięcy w gotówce, co ja tutaj jeszcze mam? No, aha, 15 sekund w powietrzu, żółte zabarwienie szyb, to lipa. I tutaj coś jeszcze mam? Takiego naprawdę godnego uwagi. Chyba niekoniecznie, żeby coś sobie tutaj zdobyć, wszystko jakieś... To jest co? A, w trybie ucieczki to raczej... O, tutaj co jest? Aha, i co dostaję? Gotowość razy 10, kurczę.
Szkoda, że nie dadzą jakichś fajnych części do samochodu. Dobra, tyle. I co? Wypróbowaliśmy sobie w dzisiejszym odcinku, powiedzmy, już lepiej ten samochodzik. Poznaliśmy jego prędkość maksymalną. No i co? Pojechaliśmy sobie kilka wyścigów. Dwa. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Serdeczne dzięki za obejrzenie. Jeżeli odcineczek się spodobał, oczywiście mile widziana łapeczka w górę, no i komentarz pod filmem. Dzięki, że obejrzałeś ten odcineczek. Trzymaj się, pa pa.